sprawdzam. I to jest coś, czego się najbardziej boję w odniesieniu do tego, co się teraz dzieje w naszym kraju. Ale pan napisze w turecki. Turecki. Ja nie, ja to wyświetlę tak jak jest, ja nic nie dokładam od siebie. Prezes. Panu Jackowi stwierdził, że lud dziecięcy nie kupi. Proszę Państwa, przyjdziemy, lud dziecięcy nie kupi. Przyjdziemy, dziękuję Państwu.
Protestuje pani przeciwko? Przeciwko kneblowi narzucanemu przez rząd PiS-u na wolne media. A które to są wolne media? Wszystkie. Czyli ja też? Tak. Społeczeństwo jest pluralistyczne i dlatego media powinny być wolne, żeby każdy mógł wyrazić swoją opinię, a nie jedynie słuszną, narzuconą przez rząd. Imię może pani podać? Anna. Czego się boisz? Rządu. Ogólnie boję się polityków, a teraz to zdecydowanie, naprawdę. Czyli przyszedłeś ze strachu tutaj? Trochę tak, żeby pokazać, tak jak każdy, żeby pokazać, że wszyscy się boimy i nie do końca zgadzamy się na to, żeby media udostępniały propagandę i tylko to, co chcę przekazać. Ale może się boimy dlatego, że czegoś nie znamy? Jest to też przyczyna strachu, czy? Myślę, że w tej sytuacji telewizja publiczna kiedyś pokazywała wszystkie problemy i mieliśmy możliwość, żeby to poznać. Teraz będziemy kompletnie poddani indoktrynacji i nie będzie sposobu, żeby poznać różnych nurtów, tylko jeden. Ta Polska to będzie twoja Polska, bo my umrzemy kiedyś. Jaką tą Polskę byś widział? No na pewno, żebyś się nie bał w niej, prawda? No tak, przede wszystkim, żeby władza, Sejm były pluralistyczne, żeby to była władza pluralistyczna i demokratyczna. Demokracja jest wyparzona w tym momencie, nie jest demokracją. Moim zdaniem. A mógłbyś się przedstawić? Sebastian. Z Warszawy? Tak. Dziękuję. Po co tutaj żeście przyszli? Ja nie chcę, żeby Polską walczył jakiś kurdupel, więc niewykształcony kurdupel, więc też raz tutaj przyszłam. No jak niewykształcony? No niewykształcony, w sensie podaje się sobie kształconego, ale... Ale to znaczy, pani Szydło jest kurduplem niewykształconym? A kto? My mówimy o prezesie. My mówimy o prezesie, Jarku. Że... Tak. No bo Szydło to jest przecież marionetka prezesa, więc... Aha. I przyszliście tutaj zaprotestować, tak? Nie, ja przyszedłem jedynie po to, żeby sobie dodać otuchy troszeczkę. Ponieważ akurat to, co się dzieje, mnie jakoś nie cieszy, więc przyszedłem sobie dodać otuchy. I też świetna atmosfera, więc takiej można bardzo... No dobrze, a jakbyście tą Polskę widzieli? Jesteście młodymi ludźmi i chcielibyście... No to jest wasz kraj w przyszłości, tak, nie? Znaczy... No dzisiaj jeszcze nimi nie rządzicie, nie? Tylko możecie się bać troszeczkę. No ale jak zaczniecie rządzić, to jakbyście tą Polskę sobie wyobrażali? Otwartą na wszystkie kultury. Przede wszystkim. Brak dyskryminacji innych obywateli. Tak, oraz przede wszystkim demokracja i wolność słowa i wolność mediów, bo to jest najważniejsze właśnie w kraju. No tak, ale jak sobie wyobrażasz te wszystkie kultury naraz i zachowanie takie, jak miało miejsce w kolonii? Przy dworcu kolejowym. Coś takiego może też zrobić 1000 Polaków. Jakby moim zdaniem wszyscy są tacy sami bez względu na rasę i równie dobrze mogli to być właśnie Niemcy albo... No dobrze, ale to zrobili ludzie o określonej kulturze. Oni na przykład uważają, że kobiety powinny chodzić w burkach. Jak byś się czuła w burce? Inaczej, wiadomo, ale myślę, że jakby nie grozi nam nic takiego. Nawet jeżeli byśmy mieli właśnie... Ale nie tak dawno mówiliśmy, że nic nam nie grozi w Polsce. Jesteśmy bezpieczni, żyjemy w granicach. O jakiej wojnie w ogóle mówią? A grozi nam teraz coś? Słucham? Nie, no. No na wschodzie co się dzieje? No na wschodzie. A na południu? Tu teraz Polska ale jest w takim centrum, dzieje, nie? Ja wiem, co się dzieje na zewnątrz. No. Ale na razie tutaj jest w porządku. To, co się stało w kolonii, stało się, nie odstanie się. Władza w Niemczech powinna podjąć jakieś kroki, a nie my. To, że się tam to stało, oczywiście, to jest przykre. I to, że oni narzucają przez to swoją kulturę, ja nie uważam, że to jest dobre, ale to powinniśmy zwalczać problem, a nie ograniczać się i zamykać się w klatce, bo to jest problem, który się rozwiązuje. Co jeszcze chcecie od siebie powiedzieć? Ja chciałbym pozdrowić wszystkich Polaków lepszego i gorszego sortu. I to jest tyle. A lepszy i gorszy sort to znaczy kto? Wszyscy. Wszyscy. Tak, ja no bo tacy są, tak? Ja też, ja tak samo jak mój kolega. Dziękuję. Zuzia jestem, dzień dobry. I Edmund, pozdrawiam.